chcą zabrać głos. Dziękuję. Panie marszałku, nie odpowiedziała mi na pytania, które dwukrotnie postawiłam. Rozumiem, że pani je źle po prostu zrozumiała. Chodzi mi o artykuł 37 ustęp 3. Ustawowe zmuszenie do wejścia w prawa wspólnoty. I czy to dotyczy sytuacji tylko i wyłącznie nowo budowanych budynków przez spółdzielnie, gdzie jest zawierana umowa o budowę, w której już jest mowa o tym, że tam będzie ustanowiona odrębna własność, i w sytuacji, kiedy się już powierzchnia rysuje tego lokalu, może być ustanowiona odrębna własność, umowa przeniesienia, to pani zawarła w tym projekcie. I trzeci punkt, wchodzi ten ktoś w prawa wspólnoty. Ja pytam, czy to dotyczy tylko takich sytuacji, czy pani to rozciąga na już istniejące budynki, że jeśli w już istniejących, zamieszkałych budynkach, czasem od lat, jedna osoba się wyodrębnia, to w tym momencie już działają, ustawa działa o własności lokali i funkcjonują oni na zasadach wspólnoty, gdzie z jednej strony tym członkiem jest ta osoba, a z drugiej wyodrębniona, a z drugiej strony spółdzielnia mieszkaniowa. Ta sprawa jest bardzo istotna, bo nie ma tutaj jasności. Jeżeli jest to drugie rozwiązanie, to dlaczego pani wpycha to do artykułu 37, który mówi o budowie? Dlaczego, jeśli to jest, to według mnie jest ukryte rozwiązanie przez panią, bo jeśli dotyczy to wszystkich, to dlaczego pani wrzuca do rozdziału na koniec, gdzie jest mowa tylko o budowie jednego budynku, tego nowego, tak? I że to tego niby dotyczy. Takie wrażenie część odnosi czytających. Jest dylemat, jest sprzeczność opinii. Proszę o to wyjaśnić. Dziękuję.